Cześć, jest 11 września 2020 roku. Jakby pewnie dodał Michał w tym momencie. Jesteśmy właśnie z Michałem nad Drwęcą. Przyjechaliśmy sobie prosto po pracy w piątek na taką jedną właściwie sobie nockę i małą taką biesiadę przy ognisku. Rozpalimy sobie chyba zaraz ogień, bo noc się wydaje chłodna. Tutaj płynie piękna Drwęca, płynie dopływ Drwęcy, rzeka Iławka. Czuć jesień. Mam nadzieję, że nas grzybiarze rano stąd, z tego miejsca nie wygonią. No i zapomniałem jeszcze pozdrowić wszystkich naszych sympatycznych kolegów, którzy właśnie albo jeżdżą na Śląsk, albo remontują mieszkanie, albo są wyjechani, albo coś innego. I na pewno bardzo chcieli, ale nie przyjechali z nami. Bardzo nam ich żal. Pozdrawiamy. Dotarliśmy do poranka, chociaż w nocy długo siedzieliśmy. Nie udała się szybka ewakuacja i szybko stąd nie wyjedziemy. Myślę, że o 10 podejmiemy dopiero pierwsze próby. Póki co gotujemy sobie wodę na kawę. A dlaczego nie pojedziemy? Bo pomyliliśmy się w obliczeniach. Pomyliliśmy się w obliczeniach, jeśli chodzi o szlachetne trunki. I chyba nie będziemy jeszcze jechać. Trochę dłużej pospaliśmy, troszeczkę czujemy się tacy jacyś wymęczeni, ale te piękne tutaj krajobrazy, widoki nam to wszystko rekompensują. Więc siedzimy, patrzymy sobie na łąki, na rzekę, słuchamy lasu i czekamy na kawkę. Dojeżdżamy już do Torunia, stoimy sobie w korku. Nie wiem dlaczego stoimy, ale stoimy. Zjedliśmy śniadanie rano. Wykąpaliśmy się jeszcze w Drwęcy przed spakowaniem i ruszyliśmy w drogę. Troszeczkę sobie obejrzeliśmy okolice, co to było, Nowego Miasta Lubawskiego, tak? No. No i tak. Piękna pogoda, słoneczko. A, byliśmy w rezerwacie, uroczysko się nazywało? Mścin. Mścin, uroczysko Mścin, tak. No, także przepiękne miejsce. Szkoda wracać, pogoda przepiękna, no ale obowiązki wzywają. To nas pociesza to, że za 3 tygodnie jedziemy na pluski, tak? Zgadza się. I to na dłużej, na parę dni, więc będzie, na pewno będzie fajnie. Krótki wypad, ale udany, pogoda świetna, miejsce puściutkie. Będzie doskonała miejscówka na przybicie kajakiem przy tej Drwęcy. Także miejsce zapisane, na pewno nie byliśmy tam ostatni raz.